wstępie, Michale, Michale. Tak? Czemu tak nas obszedłeś tutaj, totalnie nie według zaleceń reżysera? Może nie zaznaczyłem, że jednak trzeba iść z tej drugiej strony. Ale to okay. Chyba nie jest jakiś duży problem. Nie, 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 ale myślałem, że głównym powodem jest właśnie Alanik, który tam swoje... Ale z jakiego względu? Dobrze, niech umija szerokim łukiem. Ale poczekaj, teraz ja rozmawiam, więc zamknij mordę. A jakiego względu Alanik? Nie, myślałem, że ten, że nie chcesz przechodzić blisko Alanika po prostu. Nie, ja nie mam jakichś takich obiekcji. Po prostu poszedłem tak i tyle. Alan nie ma tu nic do rzeczy. Okay. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy, na pewno włączymy zaraz kolejny Dni Aferę. Ostatnio było bardzo głośno o... Piotrek, afera Gilowa. Słuchaj, trzeba ją wyjaśnić. No trzeba wyjaśnić. Tak, tak. Dobrze, słuchaj, no... dobrze w sumie, że mam taką możliwość. Tak, teraz. Zaczniemy od tego i myślę, żeby już miał to za sobą, no nie? Powiem ci tak, miało być śmiesznie, a czy było warto? No nie. Czyli ty uważasz, że to była zaplanowana akcja? Nie, no kurwa, drugi raz na pewno czegoś takiego nie zrobię. Nie rób start, bo okropne. No to jest kurwa... Ale jaki był cel długofalowy tego, żeby zjeść Gila na streamie? Nie, nie zjadłem Gila na streamie. Nie zjadłem Gila na streamie, tylko po prostu zacząłem dupać w nosie. Zobaczyłem, że czat kurwa reaguje na to dość kurwa eksplozywnie, więc stwierdziłem, że może coś z tego wyjdzie. A czy... No kurwa, zakopałem się trochę w tym wszystkim, nie? Co wam mogę powiedzieć? No, jak kogoś gdzieś tam zaraziłem do swojej osoby tym ruchem, no to kurwa, przepraszam. Jest mi z tego tytułu przykro, no ale no, na pewno nic takiego więcej nie odpierdolę. A czy czegoś nie odpierdolę, no to już tego nie jestem w stanie zagwarantować, bo to różnie ze mną bywa, jak już ostatnimi czasy zauważyliście. Więc no, biorę falę hejtu na siebie, jakieś tam pewnie EBE przygotowało filmiki, z chęcią pooglądamy. No i tyle, no co mogę więcej powiedzieć, no kurwa, odjebałem. Do niego zadzwonić i go o to zapytać, czy coś przygotował, nie? No to chłopie, nie potrzebuję do was numeru. To się w ogóle odjebało, że tu jest tyle tego wszystkiego, no, nie? Darek się zdenerwował. Pierzasto jest, Darek kurwa. Darek się zdenerwował. Słuchajcie, ostatnio Kamil Łaszczyk, wszyscy już wiemy, zapadł nam swoim tekstem Jem co chcę i z tego co widzę, to ty masz taką koszulkę, tak, Michał? My ogólnie robimy całą kolekcję, a dzisiaj mamy taką, nie? No. Ostatnio no. Mieliśmy z Marcinem, a teraz no. Mamy z, no. Ze Szczeliną. Szczelinę, no właśnie Otrek widział, mówi, że będziesz, jest w porządku. Szczelinę po walce to będziesz miał kurwa na serduchu. Okej. Zobaczymy. No. Nie strasz, kurwa, no. Piotrek. Ale ja cię ale... nie straszę, ja ci tylko informuję. Dobrze, kurwa. Piotrek, słuchaj. No. To nie Słucham. Jest tak, że ty zaczniesz kogoś, kurwa, straszyć, mówić mu, co ty zrobisz i nie wiem, i że ja w domu będę siedział i myślał nad tym. Ale to przecież to, ty zacząłeś całą, kurwa, aferę. Dasz mi skończyć? No dam ci skończyć. Sportowcy mają jasny cel. Ja wiem... Akademia pana Kleksa, to co robiliście, kurwa, ostatnio na filmikach. Dasz mi skończyć. No dam ci, okej. Cel jest taki, że 20 wyjdziemy do tego oktagonu, rozwalę ci głowę... I to ty skończysz w karetce, a nie ja. No to zobaczymy, kto skończy. No to w porządku, zobaczymy. Nie? Panowie, śledziłem wasz konflikt od początku i my nagraliśmy od razu wywiad po tym wpisie, który dodałeś story, od czego się to wszystko zaczęło. Ty na pewno to pamiętasz, Piotr. Oczywiście. Ty w tym wywiadzie nazwałeś Piotrka pizdą. I powiedz nam, dlaczego tak uważałeś, że Piotrek jest pizdą. 20 przekonasz się, dlaczego tak uważałem i potwierdzę swoje słowa. Potwierdzisz swoje słowa. No okej, okay, no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No. No właśnie, i słuchajcie, między wami to się kręciło, kręciło, były te wywiady, były te wyzwiska i potem nagle był ten jeden materiał na EBEB i już wydawało się, że wszystko było w porządku. Co się stało dalej? No właśnie, wiesz co, ogólnie sytuacja wygląda tak, że chyba od kwietnia 2022 roku... Jak on tutaj, kurwa wszystko pamięta, ty. Od kwietnia 2022 roku tutaj Michał cały czas zaczepiał mnie. Okay. Kurwa, weź w chopie, wycisz Dobra, trochę. Daj se, kurwa... Dobra, Piotrek, no. Nie strasz mnie. No ja cię, chłopie, przestań pierdolić. Tak mów. Dobra, no. Cały czas mnie gdzieś tam wyzywał do walki, pojrzałem, Tyson mnie rozjebie, no wiecie, wtedy jeszcze nie miał zasięgów, nie miał chłopaków dookoła siebie, których ma teraz. A wszystko u was którym... sprowadza do zasięgów, no, no, no niestety, jak no, twoja z kimś kariera walczyć, sportowa, to po ale daj mi skończyć, ale twoja nie, kariera nie sportowa nie pozwoliła ci na to, żeby słuchaj, wejść do fejmu, kurwa, jako profesjonalny zawodnik. Kwestie, i wchodzisz jako EBEB, no i skąd tyle, kurwa, jesteś twoje zasięgi? No skąd, Piotrek, skąd się biorą twoje zasięgi? Moje zasięgi? No.
No i ja jestem własnym tworem. To masz na myśli, mówiąc o zasięgach? Chodzi, no... Sprzedaż transmisji? Nie, o wszystko mi. No większość chodzi. Sportowców może mieć większą niż ty, kurwa. No, ale, ale słuchaj mnie. Zasięgu, ale słuchaj. Wy ich nie macie, kurwa. One są w waszej głowie. Tak samo jak mówicie o tym, że ale ty tam, dajecie ale komuś czemu warkę. Ale skończyć, kurwa. Ty tylko narzuca taką własną narrację, kurwa. Jesteście, kurwa, pępkami świata. Chcesz zrobić ludziom... Na największe pępki świata siedzą na końcu. Brawa. Okej, okay, brawo. Wszyscy brawo mu biją. Nic? O, sorry. No niestety, kurwa, przepraszam, miło. Przykro mi, no. Dokończ, Piotrek, teraz, dokończ. Powiedz już mogę tak. Dokończyć? Dajmy dokończyć tak. Piotrkowi. Ja od kwietnia 22 roku, czyli już, kurwa, rok temu, Michał cały czas zaczepiał mnie w jakichś tam wywiadach, żeby sobie wykrzyczyć raz, walkę. Dwa razy. No myślał, że to jest takie proste. Myślał, że to jest takie proste, że po prostu powie w kilku wywiadach, że mnie rozpierdoli, no i kurwa, nagle znajdzie się w fejmie. No nie, no tak to nie wygląda. Bo jednak oprócz jakiegoś tam sportowego zaplecza, no nie reprezentował ze sobą nic takiego, co fejm mógłby chcieć od niego. Bo tutaj jest tak, że to jak wchodzisz do organizacji, to fejm ci daje bardzo dużo, ale ty też musisz coś zaoferować od siebie. A oprócz umiejętności sportowych nie miałeś nic więcej. Dzięki chłopakom, którzy cię otaczają teraz, jesteś tu, gdzie jesteś, więc powinieneś im podziękować. Ale to komu mam podziękować? Bo no, chłopakom, którzy, kurwa, zbudowali cały kanał EBEB. No ale kto? No kim to dobrze wiesz, EBEB? Kto. No kim jest EBEB? No ja wiem, no, kim jest EBEB. Dobra, no i mniejsza kurwa, wytłumaczcie mi, gdzie tu jest logika. Po prostu nie, jesteś dodatkiem. Nie wiem, o czym ty mówisz. Podziękuj chłopakom, pytam się, którym, to ty mówisz, że nie wiesz. Jesteś dodatkiem do kanału. Dzięki temu, kurwa, stałeś się bardziej rozpoznawalny. Ja teraz nie ujmuję jakichś tam sportowych osiągnięć, które masz, ale dzięki temu stałeś się rozpoznawalny, a co za tym idzie, twoja wartość marketingowa poszła w górę. Dzięki temu jesteś w fejmie. No i tyle. No i tak nie, to skończyło. To nie, słuchaj, Piotrek, mylisz się. Zasięgi są mierzone. Nie. Dzięki temu, że jestem w fejmie, moja rozpoznawalność się powiększyła to... i tak dalej. Nie, ale Szeli ma dużo racji, ponieważ my patrzymy na zasięgi. Tak samo myślę, że nie chcę pytać ciebie, kim jest EBEB, żebyś poczekaj, ja ci powiem, Wojtek. Ale on nie chce, żebyś zdradzał, kim jest EBEB. W Zieleniaku pracuje, nie? Ja powiem wam wszystkim, nie? Nie ma problemu. Popatrzmy. Co nam powiesz? Czekamy, Michał, kurwa, z niecierpliwością. Tobie nie powiem nic. Ja pierdolę. Ale dobra, kurwa, panowie, ja bym chciał dalej pociągnąć... Zawiedziony ziomuś, kurwa. Słuchaj, już zostaw tę aferę, Piotrek. Jest jedna sprawa, bo ja dlatego piłem do tego filmiku, bo ty teraz mówisz, że chłopacy są śliscy. Tak, są bardzo śliscy. I wiem, że to też bardzo boli w drugą stronę. No tak, bo wiecie, była taka sytuacja, że normalnie już zgadaliśmy ze sobą, cały czas chcieli, żebym gdzieś tam na filmy, na wywiady do nich przychodził, a tu nagle, kurwa, słyszę, jeszcze przed ogłoszeniem naszej walki, że tu szczeli na to, tu szczeli na tamto. Wcześniej byłem Piotruś, zajebisty, fajny, kurwa, ja pierdolę, jak przyjdzie na wywiad, a teraz jestem szczelina, kurwa, taki stroki rozpierdolę. No to kurwa, no to się zdecyduj, chłopie, kim jesteś w końcu. Bo wydaje mi się, że w tej, kurwa, akademii sportowej, kurwa, jakieś złe rzeczy was uczą, tak mi się wydaje. W akademii sportowej uczą nas samych dobrych rzeczy. No właśnie widziałem na filmiku ostatnio. Będziesz miał orientację, powiem ci szczerze, a druga sprawa jest taka, jakby mój trener zaproponował mi, kurwa, taki film, żeby nagrać, jak wy ostatnio, kurwa, że stanęliście sobie w rządku i nagrywaliście jakieś pierdolety, jakby mój trener takie coś, kurwa, zaproponował, to bym powiedział mu, żeby się puknął w głowę i trenerze ogarnij trochę. A wy to, kurwa, nagraliście i z tego się zrobiła nie Akademia Sportów Wilanów, tylko Akademia Pana Kleksa, kurwa. No tak to wygląda. No ale to tylko dla ciebie. No nie tylko dla mnie. Zobacz sobie komentarze wszystkie. W ogóle jak to są. Ja nie czytam komentarzy. Kurwa, bez kitu, nie wiem, kto wam daje te pomysły, ale kurwa, dla mnie to było żenujące. Komentarze pewnie piszesz ty i pod mnie, kurwa, wpierdalasz te kozy. No, o kurwa. O Jezus, Maria. Nie, ale gość, który na streamie przejedzony ten. Wkłada palec do nosa, później do ust, mówi mi, że ja jestem śliski. Weź się, chłopie, zastanów, co ty w ogóle opowiadasz. Ale chodzi mi bardziej druga o druga sprawa jest taka, Piotrek, o znaczenie tego słowa, że to ty, jak osoba, nas zobaczyłeś, kurwa, kiedyś przed idziesz konferencją, tam, gdzie jest fajnie, odleciałeś z ręką, żeby się z tobą przywitać. Prawie, kurwa, płakałeś. Tak, płakałem, no kurwa. No, podleciałeś, chciałeś się przywitać, wyciągnąłeś rękę, zachowaliśmy dobra, się Michał, normalnie. Podaliśmy ci rękę, ale Piotrek, to nic nie zmieniło w naszej relacji. My mamy taki projekt, jaki mamy. Aha, my go nie będziemy zmieniać, bo ty coś chcesz. Ale jaki projekt? Bo ty chcesz, żebyśmy zmienili nagle podejście do ciebie i do całego świata. Tak nie jest.
Ale ja nie chcę. Ja mam wyjebane, w jakie wy macie podejście do mnie. Wy, kim wy dla mnie jesteście? No to całe ja szczęście, jak masz wyjebane. Co mam? Nie dosłyszałem. Całe szczęście, wyjebane. Że masz wyjebane. Mówię, powiedział. Że całe szczęście. Całe szczęście? No to kurwa, no ja też się cieszę. Panowie, do was jeszcze wrócimy, mamy jeszcze jedną walkę. Shelly, jak ty zareagowałeś na ten filmik, gdzie chłopaki z Akademii Sportu Walki Wilamów w prześmiewczy sposób mówili, że jesteś u nich cieciem i że nie stawiłeś się do pracy? No kurwa, musieli coś wymyśleć, nie? No wymyśle... Nie wstawił się. Poszli kurwa na nie wiem... Najkrótszą drogę, jaką tylko mogli, najbardziej żałosną moim zdaniem, bo kurwa, no dla mnie tak, ty nie ten filmik... Dobra, ej, chcecie batona? Chcesz coś batona? Chcecie? Wszyscy chcecie? Patrz. Pa. Słuchajcie, gdzie poszedł Michał? Tutaj jest... Dobra, słuchajcie, to nie jest... To nie jest festiwal rozdawania batonów, tylko Shelly, zabolał cię ten filmik, bo tam nie, było totalnie. Twoje zdjęcie, wiesz, na drzwiach przyklejone. Wiesz co, powiem ci tak, ogólnie ja już w tym internecie tyle jestem i tyle przeżyłem, przepracowałem sobie w głowie pewne rzeczy, że po prostu takie filmiki, takie różne, nie wiem, działa wytaczane w moją stronę przez innych ludzi, to już jest, kurwa, w sumie codzienność. A tak naprawdę ja sobie wybieram przeciwników, z kim chcę walczyć. Bo tak tutaj było na przykład. No to wybrałem sobie na najlepszego tak naprawdę, bo... Przychodzę, no ty dałeś mu ten pojedynek, no tak? Oczywiście, że ja mu dałem ten pojedynek. No przecież by, kurwa, nie byłoby cię tu, gdyby nie ja. A zaznaczę tylko jedno, bo pan Mirek Okniński powiedział, że w Akademii Sportu Wilanów trenujemy tylko MMA i bijemy się tylko w MMA. No a jednak przyszedł, kurwa, za pieniędzmi tutaj. No to w K1 się bijemy. No i kto tu jest sprzedajną kurwą? Ty, dziwko. Ty, kurwo, jesteś sprzedajna. Ty jesteś sprzedajną kurwo, powiem ci. Dobra, już skończ pierdolić. Ty jesteś. Boxder, wy macie kanał. Nigdzie, YouTube, nigdzie nie chcieli ciebie, nowego, jesteś nie? Nudny. Ty, mamy gołców. Więc może dojść do LBB i na tego chcieli teraz. No, ale Michał, słuchaj. Prawda jest taka. Byłoby fajnie? Jak się nazywa ten kanał? Ale słuchaj, Michał. Ale słuchaj, Michał. Taka jest prawda w sumie, że gdyby nie LBB, to by ciebie tu kurwa nie było. A ty, Piotrek, z czego jesteś znany? Jeszcze raz? Z czego jesteś znany? Na czym ty wybiłeś? Ja jestem w internecie od 10 lat. Ale z czego? Dawniej... Gdzie jako zaistniałeś jako kto? Jako trener personalny i motywator psychofizyczny. Jakby nie to, że miałeś jakichś klientów jako trener personalny, też by cię tu nie było, tak? Nie, nie, bo ja pracowałem... Nie, nie. Ja ogólnie wcześniej, to dawno, dawno... Dobra, opowiedz kiedy indziej tą historię. Przejdźmy do dalszego tematu. Ja tylko się podpytam, bo włączył nam się Alan. No w takim razie chuj ci na imieniny, nie? Jak słuchaj, nie potrafisz wysłuchać drugiego człowieka, to kurwa tym bardziej mówię, jesteś kurwa śliski. Słuchajcie, ja już wam powiedziałem, wy myślicie, że jesteście... A ty myślisz, że jesteś zawodowcem? Słuchajcie, tak, bo tak, zawodowcy tak, mają takie, taki myślicie, syndrom. Że jesteście syndrom szaniki, świata, kurwa. Cały czas wszyscy wyzywają do walki, cisną. A co wy myślicie, ja tu my będziemy jako friki, kurwa, tobie. Siedzieć na dupie i słuchać was i co? I nic, kurwa, nie zareagujemy na to? Ja mam wyjebane, człowieku. Ja wychodzę z tobą, kurwa, 20, tak? 20 maja. 20 maja. Zagrzał się. Trembolon. Trembolon, tak. Michał, nie trembolon, tylko kurwa słuchaj. Normalność. Bo ty myślisz, że przychodzisz tutaj wielki sportowiec, że jesteś na trenie. Wiesz, bo to jest podawany gdzie, kurwa, jesteś? Tren, jesteś w federacji fightowej, jako sportowiec. Wstyd, jak idą kurwa. Na rzeź, podaje się wstyd. Im trembolon. Wstyd, kurwa. Trembolon się tyle im podaje. Ale po tyle to, ci, żeby zwiększyć ich masę ciała. Ale tyle bo mają iść na rzeź, Piotrek. Na rzeź. Na rzeź to ty, kurwa, pójdziesz. Piotrek, ale nie pójdziesz na rzecz. Kiedyś też padły takie słowa, że jesteś zesrany Michała. Michał tak często... No patrz, jestem wywiadać. Tak zesrany, że ja pierdolę. No normalnie kątami chodzę, kurwa. Właśnie nie? Widać. A weź, nie trzymasz swoich emocji, tak, dużo krzyczysz. Ale ty tak... Ale właśnie ja dużo nie krzyczę, to ty sobie wykrzyczałeś to wszystko, co tu się dzieje, kurwa. Tak. Bo na twoim miejscu miałby ktoś inny. Dzięki tobie i sobie wykrzyczałem. To wszystko jest prawda, Piotrek. W twojej to głowie. Jest prawda. Twojej kolegi obok. Ale to jest prawda, że gdyby nie ja, to ciebie by tu kurwa nie było. Ja jestem częścią tego widowiska, a ty się dopiero stajesz. Zobaczymy, czy kurwa, czy będziesz do samego końca. I znowu prawda wszystko taka, dzięki wam. Prawda jest taka, że wchodząc tu jako sportowiec, masz kurwa wszystko do stracenia i troszkę do zyskania. A ja wygrywając z tobą, to zyskam w chuj. Przegrywając, no kurwa, kolejny, no i tyle. Przegrywając, dostaniesz w pierdół. O kurwa, ale się masz boję. Masz dużo do stracenia. Słuchaj.
Trenuję z mistrzem... Słuchaj, posłuchaj mnie. No. Trenuję z trzykrotnym mistrzem świata w kickboxingu. No i? No i kurwa, nie, walka z tobą, nie czeka mnie nic gorszego niż to, co mam z nim na treningu, kurwa. No taka jest prawda, no. Ej, to jest twoja prawda. Ale za kogo ty się masz? Słuchaj, ale to jest kurwa, twoja rzeczywistość, mordo. To jest twoja rzeczywistość. Moja rzeczywistość jest inna. Masz lepszego od każdego. A co kurwa, co sobie reprezentujesz? Wracając do tematu. Oprócz umiejętności sportowych, co masz kurwa? Do zaoferowania tym wszystkim ludziom. Nic, tylko pierdolenie głupów. No muszę coś mieć, skoro tutaj jestem. No tylko tyle, no to tylko tyle. No jesteś, no i tyle. No, jakie, czyli coś mam wartości... do zaoferowania. Co ja mam do zaoferowania? Jedzie debilu, kurwa. Nie będę z nim już gadał, bo kurwa ten chłop jest tak głupi, że koniec, kurwa. Dajcie mi pogadać z kimś innym, ja pierdolę. To pogadaj z Alanem. Alan ma ci coś do przekazania. Miejcie tą drugą połówkę tam, przy stoliku. Co masz do przekazania? Nie, to jest moc. Żeby mniej, Tomek, żeby mniej pił na pewno, bo nie rozumiem go w ogóle, bo on to... No nie, no przyklany ma głos jak chuj. Tak, go nie zrozumiesz. Dobrze, no bo oby się twoje słowa sprawdziły. Bardzo dobrze. Ale wiem, Michał, co mówiłeś? Najpierw w lewą, potem w prawo. Michał, co będzie mówiłeś? Będzie ciężko, uwierz mi, że będzie ciężko. Powtórz, bo coś mówiłeś tam przed chwilą, tak czy nie? Cały czas mówię. Ale przed chwilą... Cały czas lecę na freestylu. Nie, nie chciałem przerywać, bo teraz mówił ten, Kwiecińska. Daliśmy się mu wypowiedzieć. Pozwoliłem. Ale jak cię uruchomię, to uważaj. Tak, kurwa. Dlatego mi nikt pytań nie zadaje. Powiedzmy, bo widzę, że to grupa, powoli małpujesz teksty po tym piździelcu flegmatyku, więc kurwa, po tym piździelcu flegmatyku. Zamknij tą pizdę, dziwko jebana, kurwa. Bo jaki ty zamknij. Nie jesteś cwaniarą jebaną, teraz zacząłeś dopiero z tobą i mam... Flegmatyku jeden, kurwa, nudna pizda jedna. Weź już daj, już do spokoju. Pizda to jesteś ty. Mam nadzieję, że to jest ostatnia twoja walka, kurwa. No to masz tylko nadzieję, więcej, kurwa, już ci nie da walki, bo to ma prawdę, kurwa. Dałeś mi tutaj walkę. Bo i na tak nagrywałeś tutaj... Ej, ale... Zaproszenie, jak nagrywałeś na konferencję. O tym, że było tak nudne. Jak twoje walki. Jakimiś dawaczami. Ty to jesteś dziwka, już ci powiedziałem o tym nie raz. I ty kurwa tak? Nic nie dajesz, zrozumiałeś to? W takim razie kim ty jesteś, jeżeli ja kurwa jestem, ty to jesteś? Ja jestem sportowcem, no właśnie, jebany. Ale to w końcu sportowcem czy youtuberem, kurwa? Ja tylko panowie, nie sportowcem czy youtuberem? Dajmy teraz powiedzieć Piotrkowi, Piotrek. No w teatrzyku właśnie widziałem ostatnio, jak byłeś sportowcem, kurwa. Przebrałeś się za Batmana, człowieku, kurwa. Jak chcesz, mogę ci pożyczyć mój Batmobil. Tyson Fury również się przebrał, no i co z tego? I cię przebieraj, kurwa. Ale Tyson Fury też się przebrał, no i co? Ale on coś tworzy. On coś tworzy, a ty robisz to, co ci kurwa każą. To go różni od ciebie, że on tworzy, a ty kurwa jesteś jak małpka, kurwa, sterowana. Zrób to, teraz to, teraz na głowę, kurwa. No i to jest ich odpowiedź. No właśnie, no bo taka jest prawda, no. Ale co można powiedzieć innego, kurwa? Pojedziesz się, kurwa, z kolegą nagrać jakąś piosenkę. To jedyne, co potrafisz, kurwa, pizdy. Zobaczymy, jaka będziesz jedna i druga mądra w oktagonie. O kurwa, no to zobaczymy. No ja dobra, panowie, kurwa, Michał, Piotrek, chodźcie. Zrobimy wam face to face. Ale emocje zróbmy wam face to face. Ale nie znany z tego. No i dobrze, a ty z czego jesteś znany? Że zawalczysz ze mną. I z tego będziesz znany teraz. No mówię, zawsze kobieta bierze, mężczyznę wybiera. A my przypominamy, że już 20 maja panowie zmierzą się w K1, także Fame MMA TV. Tak? No, co jeszcze powiesz? Denerwujesz. Dobra, znam. No to zobaczymy. No zobaczymy. No co? No, co? No kurwa. No co? No co? No i to jest rozmowa z nimi, no co? No co? No ty, no tyle potrafisz. Także FameMMA.tv, kupujcie bilety. Dostosowuje się poziomem intelektualnym do zawodnika, no kurwa, inaczej się nie da. Tak. Słuchajcie, a my zostawiamy tę dawkę emocji na kolejne konferencje.